Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dragon Ball Xenoverse 2. Teraz będzie prezentacja postaci Nappy Super Saiyan Blue. Oczywiście on tak właśnie wygląda w tym właśnie swoim... tej zbroi właśnie. Zobaczymy teraz tutaj, on chyba jest bez detektora. No i tutaj wygląda właśnie zupełnie tak. Ale ja chyba sobie wezmę właśnie tego na początku, który właśnie tutaj przyleciał na tą ziemię razem z Vegetą, właśnie on tak wyglądał, więc go sobie wybierzemy. Nappę. No i zobaczymy, jaką będzie miał dysponował siłę. Jeżeli on ma Super Saiyana Blue, no to powinien być mocny. No ale wszystko się okaże, jak go sobie tutaj zobaczymy. Więc to jest oczywiście wgrany mod przeze mnie, którą właśnie będę teraz prezentował Wam. Nappa Super Saiyan Blue. No zobaczymy, jak on tutaj lata. O, jako Super Saiyan Blue to raczej nie ma takiej szybkości. Ale zobaczymy uderzenie. Kolejne. Mocniejsze. Młot. Kolejna technika. Strzał energii. Pocisk ludobójstwa. To jest dobre chyba dla dużej ilości wojowników właśnie to. Także tutaj nie dawało zbytnio energii dużej. Dobrze, działo łamiące. Dziewięć tysięcy, no. Potężna burza. Fajna technika, nie powiem. To jest fajna technika, tylko mało obrażeń daje. Ta właśnie potężna burza. Łamiące uderzenie. I to właśnie ta potężna burza jest dobra w użyciu, jeżeli jest dużo wojowników. Na niektórych właśnie misjach, jak ja grałem w Dragon Ball Xenoverse, właśnie to używałem, właśnie tą technikę. I działo łamiące chyba to była najpotężniejsza. Jeszcze raz zrobimy tę technikę. Dokładnie tak, jeszcze nawet zwiększył na 9283, także tutaj sobie zobaczymy przekroczenie jeszcze potencjału tej osoby, tego wojownika. No i zobaczymy teraz tą potężną burzę. Tutaj ma słabo, ale tutaj... Chyba jednak nie przekroczy tego, jeżeli chodzi o właśnie uwolnienia potencjału. Może by miał troszkę więcej, bo nie zdążyłem właśnie zrobić tego działka łamiącego. Także tutaj z przekroczeniem limitu on ma bazę 9283. Jeżeli chodzi o postać Nappy, to moim zdaniem no troszkę ogólnie powinien go zrobić mocniejszego, jeżeli chodzi o Super Saiyana Blue. Naprawdę powinien ten wojownik być o wiele mocniejszy, ale jak na bazie 9283 jednostek, to mogę powiedzieć, że dobry to jest zrobiony. Ogólnie Nappy jednak nie przepadałem, jeżeli chodzi o Dragon Balla. Oglądając Dragon Balla, to nie przepadałem właśnie za tym wojownikiem. Także jeżeli Wam się podobała ta postać, którą tutaj przedstawiłem, to możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, bo w następnym odcinku będę prezentował zupełnie inną postać, którą sobie tutaj wgrałem do Dragon Ball Xenoverse 2. Także do zobaczenia.